dzisiejszym programie. W Koszalinie przybywa parkingów z płatnymi miejscami postojowymi. O powód i kolejne planowane lokalizacje pytamy wiceprezydenta miasta. Zaparkujemy także przed koszalińskim parkiem wodnym. Zapytamy o powody wprowadzenia w tym miejscu opłaty za postój. Już wiemy, że najtańszej w mieście. Zaczynamy. Bywalcy parku wodnego już wiedzą. 1 marca Aquapark wprowadził szlaban na bezpłatne parkowanie na terenie obiektu. Nie płacą tylko ci, którzy formalności lub przyjemności dopełnią tu w ciągu 30 minut od wjazdu. Pozostali płacą symbolicznie 50 groszy za cały czas pobytu auta na parkingu. Zarządca obiektu nie przewiduje podwyżek cen. Ten parking wykonany został zgodnie z projektem i tak jako zarządca musieliśmy go przyjąć. Pewnie tak jak projektuje się tego typu obiekty w Polsce, zakłada się, że parkingi będą płatne po to tylko, żeby klienci mogli swobodnie dotrzeć do miejsca docelowego, tak, żeby nie były zastawiane przez mieszkańców czy w jakiś inny sposób, tak żeby uprościć po prostu ludziom. Często są ludzie przyjezdni i trudno im szukać, nie znając miasta, okolicznych parkingów. System płatnego parkowania na terenie obiektu został uruchomiony wraz z otwarciem parku wodnego. Awaria spowodowała, że zarządca przez dłuższy czas nie naliczał jednak opłat za postój. Od kilku tygodni na terenie obiektu działają zarówno bramki, jak i wirtualni parkingowi. A to oznacza, że wybierając się w to miejsce, warto mieć przy sobie drobne. Oczywiście spotkaliśmy się z różnymi reakcjami. Bo jeżeli jest to tak, że nasi dostawcy, nasi kontrahenci od razu podnieśli alarm, no nie każdy przyjeżdża codziennie do akwaparku, ale jest też ta część fitnessowa, gdzie ludzie częściej przyjeżdżają i tam na początku było kilka uwag, ale naprawdę jesteśmy najtańszym parkingiem w mieście, więc no nie powinno to budzić aż takich kontrowersji. W sumie to mnie nie denerwuje, jedynie mnie denerwuje ten przystanek tam, bo tam sobie 50 groszy można by było to sobie doliczyć, że tak powiem, do ceny biletu i to by było chyba wszystko. Uwaga, którą często powtarzają klienci. Za postój auta wielu wolałoby płacić w kasie obiektu, podczas regulowania rachunku za pobyt na basenie, strefie saun czy siłowni. Procedura jest jednak inna. Podjeżdżając do szlabanu musimy wcisnąć przycisk na bramce szlabanowej. Tam zresztą jest instrukcja, która pomaga, ale gdyby w jakiejś innej formie to miało wyglądać, to, czyli pobieramy bilet, zachowujemy go aż do wyjazdu. Następnie po skorzystaniu z usług musimy podejść do jednej z dwóch kas zamontowanych na terenie parkingu i tam należy rozliczyć bilet, opłacić w takiej kwocie tych 50 groszy i potem mamy 30 minut na wyjazd po opłaceniu. Jeżeli wjeżdżamy też tylko do 30 minut, to nie ponosimy żadnych opłat. Potwierdzenie opłaty przy wyjeździe skanujemy, co uruchamia bramkę wyjazdową. I tak setki, tysiące razy dziennie. To ponad 300 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 5 dla autokarów, czyli grup zorganizowanych. Jeżeli chodzi o spodziewane wpływy z opłat parkingowych, to zakładamy, że to będzie około 65 tysięcy rocznie, więc to nie są żadne wielkie zyski porównując jakby czy obsługa parkingu, która nas kosztuje sprzątanie, wszelkie naprawy, sam podatek za ten parking, rolki do taśm, to wszystko są takie pieniądze, że te 50 groszy tak naprawdę nie stanowi żadnego wpływu dla nas, tylko po prostu pomaga w utrzymaniu obiektu. Dla mnie to myślę, że nie ma znaczenia, z tego względu, że to nie jest jakaś kwota wielka po pierwsze, a po drugie no to jest jakaś gwarancja, że ten samochód stoi na parkingu. No. A za ten okres czasu, tam nie wiem, 8 godzin, 50 groszy. Proszę mi pokazać w Koszalinie jeszcze jeden taki parking. Nie ma takiego. Opłaty za postój auta w wydzielonych strefach płatnego parkowania są dużo wyższe. O tym, w których miejscach takie opłaty mogą być pobierane, decyduje uchwała Rady Miejskiej.
Część parkingu wprowadzanych jest przez osoby prywatne na terenach wydzierżawionych od innych właścicieli terenów i one prowadzą na własnych zasadach i według własnego rozliczenia te miejsca parkingowe. To o miejscach parkingowych, za które odpowiada miasto, no to jest zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej ustalona strefa płatnego parkowania. Jej znakiem rozpoznawczym są biało-niebieskie skrzynki drukujące potwierdzenia opłaty parkingowej. Taryfa? 60 groszy za pół godziny, złoty 20 za godzinę. Rośnie wraz z czasem, na który deklarujemy zostawić auto w strefie płatnego parkowania. Stawki są ustalane przez Radę Miejską. Te nasze stawki, patrząc do ustaleń ustawowych, które pozwala, żeby za pierwszą godzinę maksymalna stawka wynosiła 3 zł za godzinę, w Koszalinie jest złoty 20. Za następne godziny może być o 20% wyższa stawka, z tym, że przy czwartej godzinie musiałaby wrócić do tej pierwotnej stawki. My, wychodząc naprzeciw mieszkańcom, rozbiliśmy jeszcze tą stawkę godzinową na półgodzinowe stawki, bo były to dużo takich wniosków. Automaty reszty nie wydają, ale doliczają czas postoju proporcjonalnie do nadpłaty, co warto sprawdzić na wydruku. Dokąd trafiają pieniądze z parkomatów? Trafiają do budżetu miasta. Później z budżetu miasta są redysponowane z powrotem do Zarządu Dróg Miejskich, bo te miejsca parkingowe trzeba posprzątać, zamieść, odśnieżyć, jak jest zima, jak nimi się opiekować. Parkomaty są własnością operatora, który wygrał 4-letni przetarg na ich obsługę. Dlaczego Koszalin woli automaty od parkingowych? Było dużo głosów za tym, że parkingowi biorą pieniążki do kieszeni, że nie wydają kwitów. Żadnych takich jakby procederu i doświadczenia nie mamy w tym i to, co mówię, to są tylko głosy i plotki. W żaden sposób nie mamy żadnych dowodów na to, że tak było. No ale idziemy też z postępem. Część osób, myślę, że w Koszalinie dosyć duża, opłaty za parking wnosi telefonem, co jest bardzo proste, bo często bywa tak, że przecież nie mamy tych kilku drobnych, żeby rzucić do tego automatu. Koszalinie od płatnych miejsc parkingowych przybywa. Tak będzie również w tym roku. Do tej pory w wyznaczonej strefie, gdzie można wyznaczać płatne parkingi, było niecałe 500 miejsc parkingowych, 488. W tej chwili będzie ich 763 miejsca parkingowe, z tego 710 po rozszerzeniu tych ilości tych miejsc parkingowych, 710 miejsc płatnych i 53 miejsca niepłatne dla osób niepełnosprawnych. To jedno z miejsc, w których od 1 kwietnia powstaną nowe płatne miejsca parkingowe. Czy pomysł przypadł do gustu mieszkańcom? Zdecydowanie nie, bo uważam, że fajnie usytuowany ten parking, dużo ludzi z tego korzysta. Myślę, że robić kolejną komercyjną rzecz w tym części miasta jest chyba nie za bardzo opcją. Jeśli jest taka potrzeba, to pewnie to jakoś uzasadnione jest. To jest pomyłka. Nie zarabiają pieniążki tam, gdzie należy je zarabiać. Natomiast parkingi powinny być również bezpłatne dla interesantów, którzy załatwiają w urzędach publicznych i nie tylko swoje krótkie sprawy. Więc jeżeli wszystko zrobimy płatne i wyniesiemy całą strefę bezpłatnych parkingów na zewnątrz, no to chyba nie tędy jest droga. No w ogóle może zamknijmy miasto dla ruchu kołowego i jeździmy wszyscy rowerami. Po 1 kwietnia nowe parkingi powstaną przy ulicy Biskupa Czesława Domina, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jana Skolna, Matejki, Baryńskiego i ulicy Zwycięstwa. Dlaczego Koszalin mnoży miejsca od płatnego parkowania? Chce wymusić rotację pojazdów w centrum miasta, odpowiada wiceprezydent. Rotacja pojazdów, szczególnie tam, gdzie no, są jakieś instytucje. Ulica Waryńskiego, sąd, gdzie nagminnie mieszkańcy mówią, że nie ma gdzie zaparkować, bo tam samochody stoją cały dzień. I to jest główny element po to, żeby w tych miejscach Koszalina, gdzie ludzie się przemieszczają z całego Koszalina, z różnych rejonów i przyjeżdżają na chwilę i potrzebują na chwilę zaparkować, no żeby ta rotacja pojazdów była. Tam, gdzie nie ma parkingu płatnego, samochody stoją całymi dniami, tygodniami. Nie sposób nie zapytać wiceprezydenta o to, czy przy ratuszu, w centrum miasta, powstaną jednak tak bardzo potrzebne w tym miejscu miejsca parkingowe, na przykład odpłatne. Być może uda nam się wybudować parking wielopoziomowy, ale w rejonie straży pożarnej.
i ten parking będzie musiał, po to go wybudujemy, żeby zabezpieczył potrzeby parkingowe dla mieszkańców Koszalina i dla tych, którzy chcą skorzystać z instytucji, które są tutaj zrealizowane. Na pewno przed urzędem nie będzie takiego parkingu. Są miejsca płatne wokół urzędu. Rotacja na tych parkingach jest bardzo duża i należy z tych parkingów korzystać. Nie ma żadnej potrzeby, żeby pod samym urzędem, tak praktycznie wjeżdżając prawie że na schody i blokując przejście komukolwiek, żeby zparkować przed urzędem. Jeśli parking wielopoziomowy przy Straży Pożarnej powstanie, powstanie do 2018 roku, zakłada wiceprezydent. Nowa perspektywa finansowa mówi o tym, że 15% ma być wkład własny, a 85% ma być środków unijnych.